Witam Was serdecznie. W dniu dzisiejszym kolejna porcja spoilerów z Shadows of the Galaxy. I zaczynamy sobie od e, mocnej karty, która e, podczas, kiedy nagrywałem materiał poprzedni, została ujawniona, no i już nie zdążyła się pojawić w tamtym materiale. No i mamy Rekera, czyli jednego z e, klonów jednostki 99. No, i tutaj powiem szczerze, no jak na RK jest naprawdę solidny. To jest 7-6 jednostka za 6, jest heroiczny, więc idealnie pasuje do wszystkiego, jeżeli chodzi o Sabinę, jeżeli chodzi o 4 Kosei Ma Overwhelm, co jest ogromną jego zaletą. No i zasada One Plate, że możemy poświęcić zasób i zadać pięć obrażeń w jednostkę naziemną, co tylko jeszcze bardziej powoduje to, że to jest niesamowicie potężna jednostka, no przede wszystkim zambuszem. W momencie kiedy taka taki reker wejdzie, poświęcamy zasób, zadajemy pięć w sentinela, który nam stoi na drodze i przechodzimy i przechodzimy w jednostkę inną. Albo ewentualnie w tą ranną jednostkę sentinela, w zależności od tego, co, co tam potrzebujemy. No i po prostu wchodzimy i lecimy z Overwhelmem. Naprawdę niewiarygodne obrażenia możemy zadać w bazę. No tu naprawdę no, nie ma się do czego przyczepić. Jest to po prostu niesamowicie silna jednostka będzie też na pewno rewelacyjnie grany z żółtą Sabiną, gdzie wchodząc z synika tak, no tak naprawdę najpierw pokona jakąś jednostkę mniejszą, albo po prostu osłabi nam przeciwnikowi, osobi przeciwnikowi Sentinela lub po prostu go wykończy, a po czym wejdzie za siedem po prostu w bazę. Także, no powiem szczerze, jak na te zasoby to to jest naprawdę rewelacja to w stosunku do Guerilla. Attack Pot, no to on jest tutaj dużo, dużo lepszy, moim zdaniem. I na pewno, na pewno będzie grany. Przejdźmy sobie dalej. Mamy kolejną ciekawą postać, czyli Fenek Shand. Jest to jednostka za 7, 4, 6, która ma wbudowany ambush. I oprócz tego, przy ataku zadaje obrońcy jedno obrażenie za każdy koszt pośród kart w naszym discardzie. Realnie powiedzmy około 3-4 obrażeń może czasami będzie się, będziemy w stanie zadać. No jest to całkiem niezłe, tylko pytanie czy jest lepszy, czy jest, fenek jest lepsza od y, Hanasolo, który jest dokładnie w tej samej w tym, w tym samym koszcie. No jedyny jej, że tak powiem, plus jest to, że ona jest neutralną kartą. Han Solo jest heroiczną. Więc to jest, to jest ta różnica. Natomiast, no, zobaczymy. No, na razie wygląda to dość ciekawie. Jest niezła, ale czy za gości na stałe? Czy ktoś znajdzie z nią jakieś ciekawe możliwości, ciekawe opcje? No, w przypadku, jeżeli mielibyśmy na... Diskardzie od 1 na przykład do 6, albo nawet od 1 do 7, albo jeszcze więcej, od 0 do 7, czyli mielibyśmy powiedzmy z 8 kart na diskardzie, bo może się powiem takie deki, które będą chciały wrzucać rzeczy w Discard, No to wtedy faktycznie no, przy ataku, jeżeli ona strzeli za 6, za 8 i ściągnie w ten sposób lidera, no to to jest bardzo silna karta, szczególnie mając ambusza. Natomiast. No zobaczymy, co będzie, bo na razie się zapowiada ciekawie, jest potencjał tej karty, ale czy, czy będzie grana, no to będziemy widzieć. I przejdźmy sobie od razu do następnej karty, czyli do Chain Code kolektora. To jest jednostka za 4-4-2. I teraz kolejna postać z Ambuszem, która dodatkowo bardzo mocno działa z mechaniką Ambush, bo przy ataku, jeżeli przeciwnik ma na sobie bounty, no to w tym momencie on dostaje minus 4 do siły podczas tego ataku. No i tak naprawdę to jest typowa jednostka, która ma wejść i pokonać coś, co prawdopodobnie będzie miało około 4 życia i będzie miało banty na sobie. I to jest główny cel, moim zdaniem, tej jednostki, bo statystyki nie są zbyt mocne. No, na plus jest na pewno to, że jest 4 z przodu i jest ten ambush, No Ale na tą chwilę są już jednostki, które nawet mają 4-4 z ambuszem. No i. No zobaczymy. No po prostu zobaczymy. Może w tych kolorach jest to potrzebne. Może to znaleźć miejsce. Myślę, że, że będzie to całkiem ciekawa, dodatkowa opcja jako dla Bobby, Ponieważ czasami brakuje tego, ale czy. Czy, tak jak mówię, czy będzie to karta, która, która będzie świetnie grała? No, będziemy widzieć też, mocno będzie zależało od tego, jak dużo właśnie ta mechanika bounty będzie wpływać na rozgrywkę. I tak naprawdę, ile my będziemy też w stanie mieć upgrade'ów albo, albo jakichś innych efektów, które będą nakładać to bounty na, na jednostki przeciwnika, no bo to jest to jest jedna z najistotniejszych spraw. Przejdźmy sobie dalej do Roastico. To jest jednostka za 4, 2,6, która ma tarczę. I teraz ma dość ciekawą mechanikę, i myślę, że może się Lukowi spodobać, i, i może, może znaleźć miejsce w talii, gdzie ona podczas ataku ma, że może pokonać tarczę, i w zamian za to, że pokona tą tarczę, daje dwa Experience Tokeny na tą jednostkę. No, jest to ciekawe, jest to, jest to bardzo ciekawe. Może być to mocne, tylko Luke na pewno mówi: no Luke się z tego ucieszy pewnie. Tylko teraz pytanie, czy to na pewno będzie aż tak silne? Na pewno niektóre meczapy będzie to dobre, żeby wzmacniać własne jednostki, nawet kosztem tej tarczy. No bo kiedy mamy na przykład Jodę. On jest 2-4 i dostanie tarczę, a w następnej rundzie stanie się jednostką 4-6. No to już tutaj się może, może się dużo zmienić. No i też pytanie, czy ona na przykład będzie wspierać będzie dobrze współgrać z niektórymi Mandalorianami, gdzie, gdzie tam już te mechaniki pomiędzy Mandalorianami są świetne, no a, a ona niekoniecznie może z tego. Znaczy, ona możliwe, że będzie z tego korzystać, tylko pytanie, czy tam się po prostu zmieści. No ja tak mówię, ja do niej widzę jakiś potencjał, widzę miejsce w niektórych yy, meczapach, ale no zobaczymy co jeszcze, co jeszcze nam przyniosą pozostałe spoilery, natomiast zdecydowanie całkiem, całkiem przyzwoita zdolność. Kolejną kartą mamy Sundari Peacekeeper'a. To jest y, kolejny Mandalorian. Za 3 jednostka 1, 5, która ma RAID 2 i RISTOR 2. I tak jest to jednostka fajna, bo za 3 mieć jednostkę w ataku 3, 5, a nawet to 1, to przede wszystkim ten RISTOR 2 to jest kolejna karta, która daje nam RISTORa i będzie. Coraz więcej możliwości składania deków, które będą się skupiały na tej mechanice, no a dzięki temu mogą być bardzo ciężkie do pokonania, szczególnie w takich powiedzmy przedziałach 5-7, gdzie jeszcze nie ma tego pełnego takiego rimowalu, który by sprzątnął wszystko, bo mamy na razie tylko super laser blasta. No więc jak najbardziej ta jednostka może. Może namieszać i może zagrozić. Myślę, że wiele heroików zielonych będzie go chciało ze względu na to, że jest po pierwsze 5 z tyłu, co jest dobrą statystyką na tą na, tą, na ten koszt, bo wymiana będzie ciężka. Na no przy okazji ten restor, który, który zawsze robi ten dodatkowy value, no jest jest bardzo mocny, także jak najbardziej ta jednostka może grać. No i przechodzimy teraz do. Jednostki, którą ja uważam za bardzo silną, to jest moisture Farmer, jednostka za 1. 04 z restor 2. To jest typowa karta dla kontroli kontra agro. On po prostu wejdzie i przeciwnik będzie musiał pozbywać się takich pojedynczych, po, takich pojedynczych chłopków za 1. Albo oni będą restaurowali bazę, bo odchodzi w pierwszej turze. Nawet jeśli ktoś tam dostanie jakieś obrażenia, to w pierwszej kolejności jego trzeba będzie pokonywać. A jak będzie trzeba jego pokonywać, no to to jest zawsze cztery dni w bazie. Więc jak dla mnie, świetna jednostka, naprawdę świetna. Wolałbym go zamiast Reapera wrzucić i, i mieć zawsze jakieś tam ciało. Szczególnie krenik, jeszcze z niego może skorzystać, dodatkowo, bo kiedy on będzie ranny, to zawsze tam będzie tą jedyneczką z przodu. Więc tak, jak najbardziej, bardzo bardzo solidny. Dobry cel właściwie na wszystko, bo, bo to jest płotka, którą możemy poświęcić przez Power of the Dark Side, także. Naprawdę, naprawdę, mega, mega mocna karta, jak na Common. To jest po prostu świetna karta antyagro i, no, jak dla mnie, no, po prostu rewelacja. I przechodzimy sobie do kolejnej opcji na leczenie własnej bazy, czyli Top Target. To jest Upgrade za jeden, który nie wzmacnia jednostki, ale nadaje jej bounty. I w tym momencie. Bounty będzie to działać tak, że jeżeli to jest yy, na zwykłą jednostkę, to, za, do, to leczymy cztery z jednostki albo bazy, a jeżeli to za, wrzucimy na unikatową, to leczymy szóstkę. I możliwość wrzucenia upgrade'u za jeden, z którego, gdzie zaraz po tym będziemy tak naprawdę zabijać tą jednostkę jakimś removalem i leczyć jeszcze bazę za 4 lub za 6, to to jest niewiarygodnie silna opcja. I powiem tak, że coś mam dziwne przeczucie, że w każdym praktycznie deku będą znajdowały się teraz karty, które niszczą upgrade'y ze względu na takie efekty i na kilka jeszcze innych. I wydaje mi się, że zacznie się od drugiego setu granie Aggression za 6. Bo Aggression ma ogromny potencjał do niszczenia upgrade'ów i to ma potencjał do niszczenia upgrade'ów na dowolnych jednostkach, bo on nie musi targetować jednostki, tylko po prostu wybiera upgrade'y. Zadaje dodatkowe obrażenia, więc jeżeli my jeszcze że narzucimy jakąś tego typu kartę z Bounty na przeciwnika, no to jeszcze możemy, możemy pokonać taką jednostkę. Także, no, naprawdę tutaj może się dość, dość mocno namieszać. Ta mechanika zaczyna się robić bardzo ciekawa. No i jeżeli to są tylko ankomony, to, to jeżeli wejdą jakieś erki związane z nakładaniem Bounty, no to ja się boję, ja się boję dowiedzieć, co tam się zacznie dziać. I przejdźmy sobie teraz do dengara, czyli jednostki typowo agro dla wilanów, gdzie mamy za jeden 2 2. I dodatkowo, jeżeli zagrywamy upgrade na jednostkę, możemy zadać jedno obrażenie na tą jednostkę. No ja tutaj czuję znowu kolejne rzeczy związane z tym, żeby wzmacniać, znaczy, żeby wrzucać bounty na jednostki przeciwnika i jeszcze dodatkowo strzelać w nie za jeden. No, nie dziwię się, że Dengar jest unikatem, bo gdyby nie był i na przykład weszłoby nam na rękę, że wchodzą dwa takie i jeszcze możemy up zagrać upgrade za zero, no to strzelać dwa za każdy zagrany upgrade, a potem jeszcze robić jakieś późniejsze kombinacje, no to ja, to, to, może być, to może być naprawdę wtedy ciekawe. Natomiast zobaczymy, no zobaczymy, co, co z niego wyjdzie, czy ta mechanika, czy te upgrade'y mm, będą tak mocno na stałe wchodzić do mety i czy będą jakieś deki się pojawiać, które będą bardzo, bardzo silnie grały na tych upgrade'ach, szczególnie w wilanie i Aggression, tak, bo to on z nimi współgra, także... No tutaj może być, może być fajnie i przechodzimy od razu do Punishing One. Jednostki za 3, 3-4. Jest to jednostka oczywiście w kosmosie w tym przypadku i teraz mamy tak. When an upgraded enemy unit is defeated, you may ready this unit i można to robić tylko raz na rundę. Czyli kiedy jednostka, która ma upgrade na sobie, Oczywiście, jednostka przeciwnika zostanie pokonana. Można przygotować tą jednostkę. Ja coś czuję, że Grand Inquisitor się z takiej karty ucieszy, bo jest to jednostka za 3-4, więc statline y ma bardzo silne. Jak na ten koszt ma bardzo fajny statline. Dodatkowo, jeżeli on się może przygotować, pokonując jednostkę, znaczy on, nie bezpośrednio on, tylko po prostu poprzez pokonanie jednostki możemy go przygotować. To, to to może być naprawdę bardzo silne, szczególnie, że tak jak mówię, to tutaj te, te upgrade y z bounty będziemy nakładać na jednostkę przeciwnika, zacznie się coś, czuję, że coraz więcej upgrade'ów wrzucanie na jednostki przeciwnika i my nie będziemy już tylko przejmować Trader's, tylko będziemy się przejmować masą masą innych rzeczy. No i przejdźmy sobie do kolejnego upgrade'u, który daje bounty, czyli price on your head. Tutaj jest to kolejna ciekawa opcja na rampę w zielonym i to w jeszcze niższym koszcie niż Resupply czy Super Laser Technician, bo w pierwszej rundzie będzie możliwość zagrania czegoś takiego. I jeżeli w drugiej rundzie będziemy w stanie od razu pokonać taką jednostkę, no to wchodzi nam zasób dodatkowy. Więc jest to dość ciekawa opcja, na ile będzie to grywalną kartą. Ciężko jeszcze powiedzieć, ponieważ nie do końca widziałbym zagrania tego w pierwszej turze. Raczej bym to zagrał w drugiej albo w trzeciej, kiedy już mam coś na stole i mogę likwidować jednostki przeciwnika, albo kiedy wiem, że mogę swobodnie oprócz tej karty zagrać od razu jakiś removal, tak żeby sobie dorzucić rampę i na przykład dzięki temu wyjść od razu liderem. Bo w takim przypadku może to być, może to być całkiem mocne. Natomiast, no tak jak mówię, no zobaczymy, zobaczymy czy to się będzie, czy, to, ta, czy ta karta będzie się dobrze mieściła w taliach. No i przechodzimy teraz do The Armorer, czyli do jednej ze bardzo słynnych mandalerynek dla osób, który, które oglądały serial. Jednostka też kosztowna jak na swoje statystyki, bo za 5 jest 3-5, ale ma ciekawą zasadę. When plate daje shielda do Maksymalnie trzech Mandalorian. I może dać nawet na siebie, więc ona może wejść z shieldem, i możemy dać dwóm innym jednostkom shielda. I patrząc na nią i patrząc na to, że mamy jednostkę, która zmienia shieldy w experiencey. No, to tutaj może nam się już wytworzyć dość ciekawa synergia, i jeżeli będziemy grać na przeciwnika, który nie ma removalu, czyli nie, będzie, nie, nie ma takiego twardego removalu w stylu właśnie Venkwishów, takedownów i tak dalej, to te tarcze mogą zrobić coraz większą robotę, i po prostu trzeba będzie coraz bardziej patrzeć na to, jak usuwać upgrade, żeby się pozbywać właśnie tych tarcz. Więc, no, ta jednostka może być ciekawa jak najbardziej. No, tylko pytanie, czy w tej turze będziemy mieć na tyle dużo jednostek, żeby to zrobiło duży, żeby to zrobiło swój walił, bo nie można dać trzy na jedną jednostkę, tylko na trzy różne. Ale może to też wejść w późniejszym etapie gry i... No, zobaczymy, tak jak mówię, jest to, jest to karta, która może być bardzo ciekawa. Myślę, że, że na przykład Luke czy, czy, czy Chewie, czy ktokolwiek z heroicznych, który gra, niebie, gra niebieskim, będzie, będzie mógł chcieć tę jedneskę. Natomiast, no, na specyficzne match może się okazać po prostu, no, za słaba. Ale ogólnie też coś takiego wchodzi, nie wiem, w czwartej wchodzimy, znaczy w trzeciej wchodzimy z Sentinelem, później wchodzimy tym. No jest to jest to, naprawdę, jest to naprawdę niezłe tylko no trzeba by się było wtedy już skupić stricte na deku na mandalorianach. I przechodzimy dalej do kolejnego upgrade'u, który daje bounty i jest to upgrade za zero. Moim zdaniem. Bardzo dobry upgrade. I świetny upgrade do agro. Jeżeli Będziemy potrzebować przebić się przez sentinela. Zagranie takiego upgrade'u za 0 kosztuje nas tylko kartę, a, będzie, a pokonanie tej jednostki sprawi, że zadajemy dwa obrażenia w bazę, a jeżeli to jest unikatowa jednostka, to trzy. Może to znaleźć miejsce w agro, natomiast pytanie będzie tylko takie. Czy raczej to nie będzie znajdować miejsca w taliach, które chcą być midrange'em i które i tak chcą czyścić i kontrolować stół, a przy okazji korzystać maksymalnie z tej mechaniki bounty? Szczególnie, że jest pewien lider, który może z takiej mechaniki korzystać dużo mocniej niż inni, ale o tym za chwileczkę. I przejdźmy sobie teraz dalej do jednostki kras... kras Kras, przepraszam, Krasantana, kr kr tak? To jest łuki za 5 yy, Satellite 3.7 i ma dwie całkiem ciekawe zdolności. Pierwsza, jeżeli mamy przeciwnik, jednostkę przeciwnika, która ma na sobie Bounty, no to możemy go przygotować, więc jest to całkiem ciekawa opcja. A druga, że przy ataku wybieramy jednostkę naziemną i zadajemy tej jednostce po jednym obrażeniu za każdy, za każde obrażenie, które ma na sobie krs krsantan. Także. Może być to dość ciekawe. Natomiast no jego największym problemem będzie tak naprawdę to że będziemy chcieli go przygotować. Będziemy chcieli, żeby on dostał obrażenia, po to, żeby przy ataku on zadawał obrażenia. No chyba że chcemy po prostu go mieć do Grand Inquisitora. Wchodzimy, on atakuje za trzy bazę, zadajemy mu dwa obrażenia i ponownie on atakuje za trzy bazę. I pod tym, przy tym drugim ataku już wybiera sobie przeciwnika jednostkę przeciwnika. No i w tym momencie może strzelić już za dwa. Natomiast tak, no przede wszystkim do Grand, do Grand Inquisitora będzie to robić robotę. Natomiast czy będzie to robić przy pozostałych, no ciężko jest powiedzieć. Myślę, że myślę, że może się nie znaleźć na niego jakiegoś świetnego zastosowania, ale kto wie, no zobaczymy. Następną kartą, którą mamy to jest Hylobon Enforcer. To jest jednostka za 1, jeden, cztery i posiada grid, i posiada bounty. Czyli mamy kolejną jednostkę, która wchodzi w dobrym stotlanie, bardzo tanio, bo za 1, ale ma to słynne bounty na sobie, i no i w tym kolorze jest to istota jednostka. I powiem szczerze, dla Krenika bardzo fajna jednostka. Tutaj jest yy, bardzo podobna do, 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 do chyba do tego na tym, na tym ścigaczu. Mm, no, 1-4 sateliny z gritem, no po prostu całkiem, całkiem przyzwoicie. Do tego on jest za jeden, więc zostaje nam jeszcze w razie czego jakaś jedynka, żeby, żeby coś przeciwnikowi móc spróbować zrobić, więc jak najbardziej. Jak najbardziej jest to ciekawy, ciekawa opcja i myślę, że do Krenika ma, ma szansę zagościć na dłużej. No i e, na koniec mamy Freetown Backup, to jest jednostka za 2, Fringe, e, więc mamy na tą chwilę stosunkowo ich mało jeszcze, ale widzę, że się w tym secie zaczyna ich więcej pojawiać i może się z nimi zaczną jakieś e, ciekawsze e, synergie już pojawiać, bo na tą chwilę wiemy, że są Rebelianci mają fajną synergię, Imperium ma fajne synergie, Underworldy zaczynają dostawać synergię, Mandalorianie zaczynają dostawać synergie. A fringe na razie no, nie mają jeszcze nic dla siebie, więc pytanie, czy w tym secie, czy w następnym. No i e, to, jest, e, to jest taki dość ciekawy, dość ciekawa jednostka, bo to jest 1-4, ale przy ataku on może dać innej jednostce plus 2, plus 2 do końca tury, znaczy do końca tej, tej fazy. I ma też opcję smuggle, czyli możemy sobie go zagrać za 4. No Z tym, że no nie ma żadnego dodatkowego efektu, po prostu no nie chcemy go resursujemy. Może się kiedyś w przyszłości przyda. Ja za bardzo nie widzę go w tym smuggle. Jest, jest stanowczo za drogi jak na ten statline żeby w ogóle był opłacalny do zagrania. Szczególnie, że jeżeli stopa nam weźmie jakiś fajny zasób, stopa nam weźmie jakąś fajną kartę na zasób, no to już w ogóle może być kiepsko. No i to jest taki bardzo słaby steadfast batalion bo po pierwsze on nie może dać sobie tego plus 2, plus 2, tylko innej jednostce, no i więc co musimy mieć? No musimy mieć jego, musimy mieć inną jednostkę i ta jednostka musi jeszcze mieć jakąś opcję ataku, ewentualnie może to być całkiem ciekawe w, takim, w takiej kombinacji zagrywamy jego w pierwszej, w drugiej wchodzimy z sentinelem, temu sentinelowi dajemy od razu plus 2, plus 2 i przeciwnik musi po prostu się przez niego jakoś tam bardziej przebić, no tylko pytanie czy nam akcji starczy do, do tego czasu, no bo to jednak trochę, trochę może wyjść. No więc tak, tak to tutaj wygląda i tak się to prezentuje, jeżeli chodzi o te spoilery jednostek. I przejdźmy sobie teraz do dwóch liderów, których zobaczyliśmy. Pierwszym z nich jest Boba Fett. I tutaj pierwsze co dla mnie, mnie się mega spodobało, to jest art. Art jest po prostu rewelacyjny, bardzo mi się podoba taki Boba Fett jako Daimio i, i, i no świetnie, świetnie to wygląda. No i co tak naprawdę w nim mamy? To jest Heroiczny Boba Fett, czyli tak mieliśmy poprzednio Boba Fetta po stronie vilanów, tu mamy po stronie heroicznej. No i teraz, tak naprawdę, co? Mamy keyword. Yy, mamy, mamy zasadę, że kiedy zagrywamy jednostkę, która ma keyword, czyli ten napis na czerwono, czyli wszelkiego rodzaju ambusze, overwhelmy, yy, co tam mamy, restory, rajdy, Sentinel chyba ma keyword. tak, sentinel chyba też jest i Shieldy. Jest ich chyba 6 albo 7, więc w każdym razie wszystkie tego typu keywordy jak wchodzą, to możemy wyczerpać tego lidera i dać tej jednostce plus 1 do końca fazy. No, mnie się tak wstępnie wydaje to trochę średnie. No. Jest to efekt natychmiastowy. Jest to efekt taki, jak miał poprzedni, jak ma, jak ma drugi Boba. Bo jest to efekt, gdzie jednostka wchodzi i wyczerpujemy, i ona już ma to plus 1. Więc o tyle jest to OK, że na przykład mamy jednostkę z ambuszem możemy jej od razu dać to plus 1. Natomiast. No, nie wiem, po prostu nie wiem. Ciężko mi jest na razie sobie go wyobrazić. Potrzebujemy troszkę chyba więcej spoilerów. Potrzebujemy trochę więcej zobaczyć, co się tak naprawdę będzie tutaj w tej synergii działo. Bo. Zapowiada się to nieźle, bo możemy dodać Sentinelowi plus jeden, możemy właśnie jednostce Zambusza dać plus jeden. No, mamy, mamy nie najgorsze opcje, ale nie wiem, czy to będzie na tyle silne, żeby, żeby ktoś chciał grać tym liderem i wybierał go jako takiego, powiedzmy, metowego lidera. Natomiast na pewno w Limited może być to fajny lider, szczególnie, że jest commonem. To, to, tutaj, to tutaj może dużo, dużo dać. No i od razu sobie przejdźmy na jego po stronie jednostki. Gdzie mamy po prostu e, zasadę tą samą, tylko że each other friendly unit that has one or more keyword, gets plus one i plus 0. Po prostu taki e, inny warunkowy krajnik, tylko że zamiast rany, po prostu mamy keyword. Jego statline jest 4,7, no jest całkiem standardowy, jak na szóstkę, no i tak naprawdę tyle. No. Jestem ciekaw, jestem ciekaw, co, co, co z niego wyjdzie i czy, czy będzie, będzie faktycznie grywalny. Mnie pod kątem artu się mega podoba, ale no czy ten art wystarczy, żebym chciał, chciał nim cały czas grać, to, to zobaczymy. I drugą jednostką, o której właśnie troszkę wcześniej wspominałem, jest Bosk. I Bosk ma ciekawą zasadę. Bo za akcję on zadaje i jedno obrażenie jednostce, która ma bounty na sobie, i może dać tej jednostce plus 1 do ataku. No i wydaje się to. Ok. Natomiast ma to bardzo szeroką gamę zastosowań, bo to plus jeden do ataku jest May. Natomiast my, jeżeli chcemy grać na mechanice Bounty i chcemy wykorzystywać maksymalnie tą mechanikę, to możemy z jego akcji po prostu zadać to jedno obrażenie w dowolną jednostkę, bo tam nie ma friendly, tam jest po prostu unit, więc możemy to strzelać w wrogie jednostki i pingować je za jeden, a dzięki czemu możemy zyskiwać kolejne efekty i kolejne i kolejne, co może być całkiem e, ciekawą e, rzeczą. No i co jest. Przede wszystkim ciekawe i moim zdaniem dość mocne, to jest po stronie jednostki już. BOSK wchodzi na pięciu zasobach, czyli dość fajnie ma statline, dość typowy, 4-6 jak na, jak na piątki. Jak na piątki ma... Ma lepszy statline, zdecydowanie ma lepszy statline niż, niż większość piątek w obecnym secie. Bo mamy, tak naprawdę, większość ma 9 łącznie, a on ma dychę, więc, więc jest trochę do przodu z tym. No i przede wszystkim, kiedy zbieramy bounty, zbieramy je podwójnie i można użyć tej abilitki tylko raz na rundę. Natomiast nie wiem, czy będzie, czy będzie aż tak mocno się dało, żeby, że tak powiem, te bounty zbierać, żeby w ciągu rundy zbierać dwie lub trzy. Możliwe, że będzie jakaś opcja, natomiast no już samo to, że dzięki niemu możemy na przykład. Yy, Zamiast wyleczyć 4, czy tam 3, to wyleczyć 6 albo 8. Zamiast zadać 2, 3 obrażenia, zadać 6, 3, 4 albo 6 obrażeń. Zamiast pociągnąć jedną kartę, pociągnąć dwie karty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo tych różnych bount jest sporo ciekawych. Więc to jest lider, który może być grywalny i który myślę, że będzie głównym liderem, który będzie chciał wykorzystać tą mechanikę w całości. I jak najwięcej po prostu upychać tych upgrade'ów z bounty, albo nawet posiadać własnych jednostek, które dają bounty, tylko po to, żeby dawać im plus jeden, żeby one mocniej atakowały. No, zobaczymy, czy on będzie szedł bardziej w stronę agro, czy może jakiegoś midrange'a, a, a może, może będzie się z niego robiła jakaś taka mocna kontrola. Jego dużym plusem jest to, że ma to 6 z tyłu, co obecnie chroni go przed takdownem. Więc yy, może, można nawet nim tutaj się pokusić o, o to, że możliwe, że będzie jakaś ciekawa kontrola w przyszłości na niego. No i tak jak mówię, z tą mechaniką może być, yy, może być naprawdę solidny. No i tak naprawdę co, to jest wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze spoilery widziałem już w trakcie tego nagrywania, że się pojawiają nowe, także myślę, że początkiem tygodnia znowu zrobię jakiś taki filmik, postaram się robić je troszeczkę krótsze, z jak najmniejszą mniej... ilością krótsze filmiki, tak żeby żeby jak najbardziej na bieżąco te spoilery wam wrzucać i troszkę po nich poopowiadać. Także to wszystko z mojej strony, trzymajcie się i moc z Wami!